Dziś trochę inny odcinek niż zwykle, bo przede wszystkim taki świąteczny. Chciałam Wam na początku złożyć serdeczne życzenia. Zdrowych, spokojnych świąt, tak byście po świętach wrócili z nową energią. Wszystkiego dobrego, spokoju, odpoczynku, zdrowia, energii do dalszego działania. A oprócz tego chciałam tak krótko podsumować ten mijający już rok. Udało mi się zrealizować wiele, wiele różnych projektów, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Na Facebooku Agnieszka Kaproń, terapia dzieci z wadą słuchu, pojawi się właśnie taki post podsumowujący cały rok. Ale tak w kilku słowach, udało mi się zorganizować dwukrotnie kurs Akademia Surdologopedy, na którym dowiedzieliście się, jak pracować z dziećmi z wadami słuchu. I jako rodzic, i jako terapeuta bardzo się cieszę z tego, że braliście tak licznie w nim udział, że byliście tak aktywni na tym kursie i za tyle miłych słów właśnie o nim. Oprócz tego była jedna edycja kursu Opóźniony rozwój mowy, gdzie również bardzo licznie zebraliście się i dołączyliście do niego, za co też serdecznie dziękuję. Rozpoczęliśmy z mężem również pewien nowy etap w życiu. Oprócz budowy domu, która trwa, również oczekujemy na nasze maleństwo, także bardzo się cieszymy i dziękujemy za wszystkie gratulacje, które się pojawiły w mediach społecznościowych po tym, jak ogłosiliśmy tę nowinę. Także nowy rok też będzie pełen nowych wyzwań dla nas i z pewnością dla Was. Pozostałe podsumowania znajdziecie właśnie na Facebooku, gdzie opiszę projekty, które zrealizowaliśmy, z których bardzo, bardzo się cieszę i w których mieliście swój duży udział. Na przykład książka, którą wspólnie z rodzicami napisaliśmy, czy film, który wspólnie z rodzicami nagraliśmy właśnie o niedosłuchu. Do zobaczenia w nowym roku!